Cześć! Dzisiaj nauczymy Was rysować kąty i je nazywać. Bierzemy linijkę i rysujemy dowolną linię. Ja ona rysuje na 5 cm. Bierzemy kątomierz i przykładamy do któregokolwiek z boków. Tego lub tego. Odmierzamy 90 stopni i rysujemy do niej linię. Jeżeli chcemy krótsze, oczywiście nasterowujemy tylko na kąt prosty i możemy narysować taką. Lub do kropki. Zaznaczamy kąt prosty kropką. Teraz narysujemy kąt ostry. Tak samo jak we wcześniejszym kącie rysujemy dowolną linię. Pamiętajcie, kąt ostry nie może mieć powyżej 90 ani równych 90 stopni. Może mieć 89 i do 1 stopnia. I sobie narysujemy na 40, przyjrzyjcie się. I teraz bierzemy linijkę. Tak, tu mamy ramię, tu mamy ramię, tu mamy wierzchołek. Zaznaczamy i piszemy kąt 40 stopni. Rysujemy dowolny odcinek. Przykładamy kątomierz. Kąt rozwartokątny nie może mieć ani 180 stopni, ani 90. Musi się mieścić w ich granicach. My sobie narysujemy 140 stopni. Rysujemy sobie linię. I mamy tu 140 stopni. Teraz narysujemy kąt półpełny. Ten kąt ma równe 180 stopni. Zobaczymy sobie punkcik. I ten punkcik otaczamy wódką. To jest 180 stopni. Teraz narysujemy kąt pełny. Tak jak jego sama nazwa wskazuje, jest on pełny, czyli ma 360 stopni. Teraz narysujemy kąt zerowy. Tak jak sama nazwa wskazuje, ma on 0 stopni.